Cześć, witajcie w obiecanym materiale z Gears of War 3. Tutaj zaraz sobie wejdziemy do gry, a tutaj wam pomacham moim awatarkiem. Jak widzicie, mam chustkę Markusa, co oznacza, że przeszedłem kampanię. Co nie było jakimś wielkim osiągnięciem, bo jest niezwykle łatwa, no przynajmniej na tym poziomie, co ja grałem. No i włączamy. No i witajcie tradycyjnie na ekranie tytułowym. Zaczynamy oczywiście od tradycyjnego naciśnięcia przycisku start. No i tu mamy menu główne. Zastanawiam się, czy mam pokazywać tutaj różne nasze opcje, ale nie, po prostu sobie wczytamy któryś z fragmentów. Wybierzemy sobie specjalnie rozdział, który przygotowałem. Będzie to sam początek, jakoś pierwszy akt. Ominę prolog, żeby wam tam nie pokazywać. Na dzielnym graczu powinienem właściwie na trochę wyższym, bo on jest takim domyślnym normalnym, ale już żeby tradycji stało się zadość. Może przy okazji zobaczycie to, co jest też problemem trochę tej gry, czyli bardzo łatwy, bardzo niski poziom trudności. Co oczywiście może nie być problemem, bo są wyższe. No, można zrobić ją trochę trudniejszą. No i tu się zaczyna w ten sposób gra. Się nie boję bardzo pokazywać wam tego fragmentu, ponieważ on na przykład na E3 był prezentowany. Się postaram wszystkie ważniejsze rzeczy wyciąć. No i zaczynamy grę. Jesteśmy już tutaj. Może od razu wspomnę, że w sterowaniu się kompletnie nic nie zmieniło. Ta wizja taka wyświetlania aktywnych elementów w świecie gry uległa trochę zmianie. Buhaha. Tu problemy z padem, ale już zaraz je zażegnamy. Ta wizja się trochę zmieniła, tym razem no, przypomina ona takie rendersowanie świata z Halo DST. Tu widzicie wyraźnie nowego Dominika. Zarus zapuścił się trochę po dramacie z poprzedniej części gry i zajmuje się teraz dla uspokojenia nerwów uprawą ogródka. Generalnie, jak wiadomo, w tej części ludzkość ma już przerąbane, kompletnie ma przerąbane. Jedynym schronieniem po utracie Jacinto w finale trójki są właśnie takie statki. Oczywiście bohaterowie liczą, że no, w ten sposób się uchronią przed dokopaniem się szarańczy oraz lśniących nowych przeciwników do nich i zagrożenia im. Tu interaktywny element. No i poznajemy nowego członka oddziału, nową postać w tej części. Come on, Jace, work to do. Stock City out there. All right. Give me a second. Damn, nearly got it that time. That candy's like 10 years old, man. You're gonna puke your guts up. Yeah, well, that's a price I'm willing to pay. You came between Dom and his radishes, Lieutenant. This better Teraz be good. zobaczyć nowołanie. Good? Probably not. Czyli jakąś taką kolejną nowość w tej części serii, czyli no, kobiety w roli członków drużyny. Chairman Prescott. No shit. You mean ex-Chairman Prescott? That asshole. He ran out on us 18 months ago. What's he expecting now? Red carpet? I'm waiting to find out. Warship Sovereign. Hang on. This is KR-01 requesting permission to land. One passenger, Chairman Prescott. KR-01, this is Sovereign. You are clear to land. Deck team standing by. Wonder where Prescott managed to find a helicopter. He sure as hell didn't leave with one. He never called, he never sent flowers. Oh, I can't wait to hear this shit. I'll get the popcorn. No i tutaj w ten sposób poznajecie jakby zawiązanie fabularne całej tej gry. Tu się za chwilę jeszcze wydarzy coś po prostu, co zdefiniuje nasz cel gry na cały czas rozgrywki.
ale już wam więcej kasenek nie będę pokazywał, po prostu się weźmiemy za samą grę. Tu nowy rodzaj przeciwników, tacy bardzo mali, mało wytrzymali przeciwnicy z gatunku właśnie lśniących. Małe eksplozje po śmierci. No oczywiście pierwsi przeciwnicy nie mogą być jacyś strasznie trudni. Na ledzie, a co się dzieje? Nowy rodzaj przeciwnika, jakiś taki silniejszy, lśniący. Z tym poszło bardzo ładnie, ale mają oni możliwość mutowania w trakcie walki. Zdaje mi się, że dwie różne odmiany mają. No jak widzicie, sobie spokojnie można tutaj trochę pofolgować taką walką. Gra już tradycyjnie, jak widzicie, no wygląda bardzo dobrze. Jakiegoś wielkiego skoku graficznego nie może tutaj być, bo już prawie praktycznie dwójka wykorzystała całą moc Xboxa. Ale tutaj pracowano nad urozmaiceniem tej oprawy. Jest różne, przeróżne miejscówki, dużo większe zróżnicowanie niż poprzednio. Bardzo fajna tutaj kolorystyka, no i to co zmieniono najbardziej, to co ulepszono, to oświetlenie poziomów. Naprawdę jest ono w tej części genialne, jest taką największą zmianą w oprawie. I myślę, że w ten sposób Epic bardzo tak sprytnie zamaskował ten taki brak możliwości jakiegoś skoku graficznego poważnego. Przewinęliśmy tutaj cutscenkę. Nie mam zamiaru już od tej pory wam pokazywać dalej. Tam widzicie łodygi, tak zwane. One tak naprawdę są rozwinięciem pomysłu tych dziur Emergence Holly z poprzedniej części. W tej grze nie ma Emergence Holly, po prostu szarańcza, która się później jeszcze pojawi. Będzie wyskakiwać tak z ziemi, zobaczycie to na innym filmiku, w którym zaprezentuję wam koopa. W tym się skupimy na nowych lśniących. No jak widać, dzieje się bardzo dużo, jest to takie no reprezentatywne dla całej gry. Dobra, kończąc może mówiąc o tych łodygach. Teraz chyba tego fragmentu nie będzie, bo lśniący tak efektownie wskakują zza burty. Ale łodygi mają takie, nie wiem, takie kokony, takie specjalne otwory, z których ci lśniący wyskakują. To jest właśnie taki odpowiednik Emergence Holly. Je można zestrzelić po prostu, nie trzeba tu z granatami kombinować i można skrócić no, starcie na tej samej zasadzie co poprzednio. Tu snajperka, snajperkę też wam pokażę oczywiście. Teraz będzie chyba akurat odpowiedni fragmencik, żeby pokazać wam walkę ze snajperki, która się nic kompletnie nie zmieniła, robi to z czystych takich pobudek prezentacyjnych. Ale może jednak, wow, spójrzcie na to, to jest super. Może wyjaśnimy tym, co nie grali w Gearsy, o ile są takie osoby. Lewym spustem celujemy w ten sposób, a żeby użyć lunety, naciskamy jeszcze prawą gałkę. Na tym poziomie wystarczy każdego raz trafić, nawet nie trzeba lunety używać. O, proszę. Ale na wyższych, no, warto się postarać o wszelkiego rodzaju headshoty. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, schodzimy. No, to widzicie nasz oddział. Tu jest nowa postać Jace, której poznaliście z stary, znajomy, ale no, odnowiony z nowym oglądem dom. Oraz Ania, kobieta w drużynie. Tu widzieliście bardzo fajny efekt wybuchu granatu. Postaram się pokazać jak najwięcej broni. Teraz standardowy karabin naszych przeciwników, czyli no, kałach Gearsów. On ma o tyle fajne w tej części, że no, powróciła ta mechanika taka z dwójki, że im częściej naciskamy spust, tym częściej on strzela. Ale to co jest nowe, to taki widok FPP, o proszę bardzo. I to sprawia, że jestem bardzo dobrą bronią na daleki dystans.
Używamy oczywiście cover systemu. Tu się nic nie zmieniło, kompletnie nic. No może poza takimi duperelami jak to, że kiedy przeskakujemy przez osłonę, za który jest wróg, to go no, powalamy tak jakby ciosem. Wow. To jakaś grupka przeciwników wybuchła, zniszczyła mi osłonę. Generalnie w tej grze dużo więcej rzeczy da się zniszczyć, dużo z takich osłon, które mogą zostać zniszczone. Możemy zostać pozbawieni wszelkiej osłony. Oczywiście to samo się tyczy przeciwników. Kiedy jest opcja, kiedy jest możliwość wyboru, to oczywiście lepiej się za takimi nie chować. No, ale no są fragmenty, kiedy wyboru nie ma. Zmiana po podnoszeniu amunicji to już było wiadomo od czasu bety. Trzeba przytrzymać chwilę przycisk zamiast po prostu nacisnąć. Teraz padłem. I zostałem przywrócony do zdrowia przez mojego towarzysza. Działa to identycznie jak w drugiej części. Nowy rodzaj broni. Jeszcze go nie znalazłem w multiku, ale ciekawi mnie, jak został zbalansowany tam. O, chodź tu. Z takich dupereli, kiedy idziemy i rozmawiamy przez radio, możemy podbiec. To jest leciutka zmiana. Są w tej grze takie elementy, które zmuszają nas do większego ruchu niż kiedyś. Po prostu gra po części nie chce, żebyśmy cały czas siedzieli za jedną osłoną. Jednym właśnie z takich czynników są tak zwane polipy, czyli te małe pajączki wybuchające. One wskakują za osłonę i sprawiają leciutki problem. Innym przykładem są przeciwnicy z wielkimi maskami, którzy nas tam sięgają. Plus nowy rodzaj broni Kret, czyli rakietnica, której pociski kopią pod ziemią. Dla niej nie ma różnicy, czy jesteśmy za osłoną, czy nie. Albo samo zniszczenie otoczenia, że często po prostu mamy tylko osłony drewniane lub takie, które po prostu można zniszczyć i musimy się za takimi kolejami próbować uciekać cały czas, kiedy tylko zostaniemy pozbawieni takiej słabej tarczy. Teraz mam broń znaną z drugiej części, czyli pistolet maszynowy. Został przemodelowany o tyle, że już nie trzeba z seriami, tylko ogniem ciągłym. No jest trochę mniej celny. A i się pojawiło nasze główne zmartwienie. Tak. Bardzo fajna scena już z początku rozgrywki. Teraz taka krótka, ciekawa scena. Musimy uciekać zanim kontenery nas zmiażdżą. To jest bardzo łatwe. I przechodzimy do naprawdę fajnej nowości w trzeciej części Gearsów. Otwieramy garaż z silverbackami, czyli takimi gearsowymi mechami. Wchodzimy do takiego pancerza i spróbujemy tutaj powalczyć z tą rybką. Świetnie te pancerze wyglądają, są takie bardzo gearsowe. Nie jakieś za wielkie, nie jakieś strasznie... nie mają zbyt jakiejś wielkiej swobody ruchów. O, i się zaczyna. Get that thing off the ship. Come on, press it up.
szkoda, żeby ktoś z was grał. Podpowiem, trzeba strzelać w oko. Z jeszcze takich ciekawych rzeczy, Silverback może przejść taki tryb stacjonarny. Wygląda to tak. Mamy wtedy taką armatę zamiast minigana. Ale nie możemy się poruszać. No i możemy... jesteśmy jakby osłoną dla naszych współkompanów, czyli tu jest bardzo duży potencjał do koopa. Jednak na tym poziomie oczywiście wolę tutaj poszyć trochę z tego minigana. Silverback ma też takie tupnięcie. Na wypadek, gdyby trzeba było się odganiać od wrogów, którzy no, dobiegli do nas. I tak, wciąż przypominam, to jest dopiero początek gry. No i się udało, teraz podziwiamy cutscenkę, ponieważ nie ma tutaj żadnych spoilerów, to możecie ją zobaczyć na sam koniec. A ja się za ten czas żegnam z wam i zapraszam na kolejne materiały z Gearsów, ponieważ postanowiłem tak w formie eksperymentu spróbować bardziej dokładnie przedstawić tę grę, która mi to bardzo ułatwiła, ponieważ no, jest szalenie rozbudowana. Więc cześć, na razie. Genius!